Tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o dokonanie gwałtu. Zabrzeński sąd zastosował taki środek zapobiegawczy wobec 40-latka. Mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie i rozbój na 17-latce, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Do gwałtu miało dojść w nocy 24 stycznia. Mężczyzna miał poznać 17-latkę na przystanku autobusowym w Sosnowcu, namówić ją, by pojechała z nim do zabrza. Tam miał zaprowadzić ją do pustostanu i zgwałcić, zabrać telefon oraz zegarek. 40-latek został zatrzymany dopiero po opublikowaniu materiału filmowego zarejestrowanego przez monitoring w autobusie, którym podróżował. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary 8 miesięcy więzienia za pobicie, w przeszłości był też karany za dokonanie gwałtu. Przed sądem za swój czyn będzie odpowiadał w warunkach recydywy.